kamienica Gąski Jesterki niegdyś mieściło się Muzeum Sztuki Współczesnej. Zostało powołane w 1990 roku. Pierwsza wystawa, to był pokaz kolekcji sztuki współczesnej, odbyła się w maju roku 91. W związku z czym w tym roku mija właśnie 30 lat od tej wystawy. Szefem Muzeum Sztuki Współczesnej został Mieczysław Szewczuk, który przez długie lata zajmował się kolekcjonowaniem sztuki drugiej połowy XX wieku w Muzeum wówczas Okręgowym. I jakby on jest głównym twórcą programu tworzenia kolekcji i programu merytorycznego, jeśli chodzi o wystawy muzeum. Zaczątkiem kolekcji było prawie 1800 dzieł powstałych po roku 1945. Dodatkowo 290 dzieł, które zostały przejęte ze zlikwidowanego BWA w Radomiu, Muzeum Sztuki Współczesnej było pierwszym w Polsce noszącym taką nazwę. W czasach największej aktywności i świetności rocznie organizowano kilkanaście wystaw. Zbiory liczą około 5000 obiektów. Ostatnia wystawa kolekcji sztuki współczesnej planowana jest w maju 2021 roku. Będzie organizowana przez nas wspólnie z panem Mieczysławem Szewczukiem wystawa najlepszych prac właśnie z kolekcji naszego muzeum. Będzie to taka przekrojowa prezentacja tych najlepszych dzieł, które udało się zgromadzić przez te 30 lat. Będzie to też na pewno okazja do powspominania historii, opowiadania, jak ta kolekcja właśnie była tworzona. No i też będzie to takie symboliczne pożegnanie się z Esterką, z Gąską Jesterką, pożegnanie się z tym miejscem i otworzenie tak jakby nowego rozdziału. Zadanie, na które Muzeum Jacka Malczewskiego pozyskało finansowanie, obejmowało modernizację i adaptację zabytkowej kamienicy Gąski Jesterki. Zostały wykonane roboty budowlano-montażowe, wymieniono instalacje sanitarne i elektryczne. Prace objęte były kompleksowym nadzorem autorskim, inwestorskim i konserwatorskim. Dodatkowo wymienione zostały stropy oraz pogłębiono i zapewniono pełny drenaż piwnicom. Kamienice wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt wentylacji i klimatyzacji oraz sieci LAN do stanowisk multimedialnych.